Siemka. Słuchajcie, jednym z takich miejsc niebezpiecznych, które trzeba pokonać, jest pokonanie jakiegoś załomu, jakiegoś rogu, wychylenie się zza tego rogu, no i zdobycia tego miejsca, tego kierunku, w którym będziemy się dalej przesuwali, tak? Czyli sprawdzenia i odpowiedniego zadziałania, jeśli będzie trzeba. Jak to można zrobić? No, główne, można to na kilka sposobów zrobić. Ja pokażę ten sposób, chyba najbardziej taki uniwersalny, czyli to kukanie. Powiem, tylko u mnie jest kukanie jeden raz. Nie kukamy dwa razy, trzy razy, cztery razy, bo po prostu nie ma to sensu. A dlaczego nie ma to sensu? Ano dlatego, tylko dlatego, że w momencie, jak sobie będę kukał, a zobaczę tam sobie gościa gdzieś w oddali, przez to, dzięki temu kukaniu, i on mnie zobaczy, to w momencie, jak ja się schowam, to gościu w tym momencie może podbiec troszeczkę i załóżmy, ja go widziałem na 5 metrach, on w momencie, jak ja się chowam, podbiega, ja wychylam się do kuknięcia i co się dzieje, gościu jest załóżmy metr i chwyta mi za broń. Także dla mnie jest to nie do przyjęcia. Poza tym podstawowa zasada techniczna, taktyczna jest taka, że jak już wychyliłem się, zdobyłem teren, to trzymam go, nie oddaję. Chowając się, oddajemy teren z powrotem i z powrotem musimy ten teren zdobywać. I może się zrobić ten problem. Tu akurat trzymam pistolecik w drugim chwycie, w lewym chwycie. Warto jest sobie przećwiczyć prawy chwyt i lewy chwyt. Prawy chwyt i lewy chwyt. Prawy chwycik, lewy chwycik. Prawy chwycik, lewy chwycik. Na załomach bardzo fajnie się to przydaje. Jeśli nie przećwiczymy, nie ma problemu. Możemy zrobić załom, tak jak teraz robię, lewym chwytem. Jest załom zrobiony lewym chwytem. Ważne jest, słuchajcie, tu, żeby noga nie wystawała poza obrys. A można też zrobić. Teraz zrobię normalnym chwytem i wstajemy i wykonujemy dalej zadanie. To był prawy chwyt, teraz lewy chwycik. Wstajemy i wykonujemy zadanie. Czy jest różnica? Lewy, prawy? Oceńcie sami, zobaczcie, co wam bardziej podchodzi. Pamiętajcie też, bo utarło się tak, że robienie tych załomów robimy z tej postawy stojącej, tak? Bo nam jest tak wygodniej, bo idziemy, bo sprawdzamy, bo się wychylamy. No bo jest tak wygodniej. Ale załom można też zrobić z innej postawy. Tak jak ja robię tutaj skręczącej, to samo można zrobić ze stojącej. A to samo można też zrobić z postawy bardzo niskiej. To jest to, o czym ja mówię. Cały czas kombinujcie. Cały czas zmieniajcie. Nie róbcie wszystkiego schematycznie. Jak raz wszedłeś do pomieszczenia, czy zrobiłeś załom nisko, drugi raz zrób załom wysoko albo średnio. Kombinuj. Nie róbcie nic. Nie powtarzajcie tego schematu. Schemat musi żyć, schemat musi się zmieniać po to, żeby tam gościa zaskoczyć. Bo gościu, jak ja tu będę stał na was i celował, bo będę słyszał, że wy tam robicie harmider i idziecie, a wy zrobicie róg na stojąco, ja na pewno będę szybszy od was. Ale jak zrobicie róg z dołu, czyli wyjdziecie, przykucniecie przed rogiem, o, tak jak tutaj, przykucniecie i zrobicie w ten sposób,
Nawet jak gościu będzie celował, wy będziecie szybsi od niego. Także to jest pierwsza taka, taka wskazówka, jak robić, co robić. Właśnie ten załom. Niby proste, a nie proste. Trzymajcie się, bądźcie czujni i walczymy dalej.